No, a wiecie co to jest? A to jest magnetofon czterościeżkowy, szpulowy ZK120. Jest to magnetofon monofoniczny, z tego co widać, w tym, że ma zapis na cztery ścieżki niezależnie, czyli można, znaczy niezależnie, przełącznikami z przodu sterowany. Właśnie rozebrałem wszystkie potencjometry, przeczyściłem wszystkie potencjometry, przeczyściłem styki. No i będę zaraz wlutowywał te potencjometry w tą płytę, tak jak tutaj jest. Jest to ZRK120T bodajże, bo to nie jest wersja lampowa, tylko już na tranzystorach. I ciekawostką są tranzystory AD161 i AD162. I zaraz zobaczymy, co to jest w nocie katalogowej tak dokładnie, bo to jest jeszcze wcześniejsze niż te BD354. Jeszcze wcześniej. Ok, podstawiłem, lutujemy. Co szpulowiec, to szpulowiec. Na pewno jakościowo zapis i odczyt na pewno będą lepsze niż na jakiejkolwiek kaseciaku, nie? No chyba, że na kaseciaku DAT. No to wtedy to, ale na tradycyjnym sprzęcie, czyli chodzi o sprzęt zwykłego magnetofonu, magnetycznej taśmy, nie? Dobra, podstawiłem. Tu jest, zobaczymy, czy to zatrzeszczy tak jak powinno. Znaczy nie powinno. Dobra, postawmy to tak. Uwaga, włączam. Włączam. Odsuńmy się trochę. Tu jest przełącznik 220. Talerz. Silnik włączony. Trzeba luzy na kole tym zamachowym. Co lepsze, to ja tu nic nie słyszę, żeby to... Aha, głośnik włączam, dobra, włączam głośnik. Czyżby tak pięknie się udało? Albo coś mi się nie udało. Kurczę. Jeszcze masę podwodzimy. Dobra. Albo się udało, albo rozpieprzyłem potencjometry. Bo nie ma ani burku, ani trzasku, nawet jak przekręcam, ani nic w głośniku. Zaraz zobaczymy, no. Masa podpięta. Wszystko podpięte. Dobra, odepnę od gniazdka, włożę to płytę tak jak już ona ma być i wrzucimy taśmę i zobaczymy, czy to w ogóle zagra. No, uwaga, uwaga, będzie pokaz. Ubu dubu, ubu dubu, nie? Nie trzeszczą. Wyłączenie głośnika też działa. Prawdopodobnie tylko przy zapisie ten. On powinien teraz chodzić, nie? Chyba ten wskaźnik. Bo nawet nie wiem. Zaraz zobaczę na internecie. Trzeba jeszcze mechanicznie go przesmarować, bo tu patrzę, luźne są paski, i zlikwidować luz na kole zamachowym, bo
pracuje góra-dół. Patrzcie, dwie ścieżki. Dwie ścieżki. Jak odwrócę, to mam znowu dwie i dwie. Czyli w sumie mamy cztery ścieżki, nie? O tak o. Pierwsza i druga ścieżka. Oczywiście to jest magnetofon mono. Także lewy, prawy kanał. Druga. O, juro. Trzeba będzie jeszcze przeczyścić te wszystkie głównice. No i odwracam taśmę i znowu mam dwie i znowu mam dwie, nie? Dobra, o właśnie, trzeba jeszcze dobrać paseczki, albo je wygotować, albo wstawić nowe, poszukać. Bo coś tutaj cienko to widzę. Ale się obraca. Zobaczcie. Jeden, dwie. Stop. Teraz przełożymy kasetę. Kasetę. Taśmę. Na drugą stronę. I co? I autor wersu nie trzeba, nie? Czekajcie, tędy, tędy, tędy. Dobra, zamknęło. Aha. Stój! Ależbym zrobił. Za dużo jest na tej rolce tej taśmy, ona jest do pełna. Oryginalna ZRK Unitra. Gdzieś kupiona w Unitrze. A czemu to się tak dziwnie pozwijało, ta taśma? Przecież przełożyłem ją dobrze. Pauza. Kurde, no znowu spadło. Czekajcie, czekajcie, żebym to dobrze zrobił. O. W ten sposób. Lata 80., 70. Nawet nie wiem, który to był rocznik, ale... O, Killing Me Softly. I znowu dwie ścieżki, nie? Czemu wskaźnik nie pracuje? Dobra, jeszcze zobaczymy, co z tym wskaźnikiem. Niech sobie się przewinie trochę, żeby było po pół, chociaż to wtedy łatwiej jest przekładać. Nie sejpie, nie? No i dobra. Zaraz będę tutaj jeszcze modziu go oczyścił. Poskręcam i za chwilkę efekt końcowy. To taka w ramach ciekawości Unitra ZRK, dzisiejszy mój nabytek za całe 20 zł. Efekt końcowy magnetofonu ZRK 140 ZK. O. Ale żem zrobił. Już się ułożyło. Musimy to odwinąć, bo zakryłem pokrywę i zablokowałem gumkami. No właśnie, już przeszło to chyba. Niech sobie się to przewinie. W pełni sprawny po przeglądzie. Kolejny zabytek, antyk. Bardzo fajnie nagrywa, bardzo tak
Odtwarzanie to takie trochę zbasowane, ale to wina chyba tej taśmy. Zaraz zobaczymy po nagraniu, co będzie, nie? Jak nagram i odtworzę po prostu wejście mikrofonowe, wejście na radio z tyłu, co on tam jeszcze miał, ten 140 miała. Trzeba trochę jeszcze odkurzyć. Jakieś zmienne, czyli tutaj może być jakieś dodatkowe wejście, tutaj wyjście na słuchawki, tutaj wyjście na głośnik zewnętrzny. Teraz podłączymy głośnik zewnętrzny, zobaczymy jak to gra. Dobra, zobaczmy jak nagrywa. Tutaj sobie coś puściłem i słuchajcie, nie ma odsłuchu, tutaj sobie ustawmy 0 na liczniku, nie ma odsłuchu tego, co będzie nagrywane właśnie. To tak trochę, nie wiem, czy to tak powinno być. No bo idzie wskazówka, coś tam leci, dobra, start nagrywania, rekord wciśnięty był, co tu mu? Nie ma siły obracać? Ojejku, już powinien odpocząć, dobra. Coś tu jest nie halo. Jest... Dobra, stop. Zapis, momencik. Inaczej, przyłóżmy taśmę przede wszystkim, wyłączmy go. Przyłóżmy taśmę na drugą stronę, bo na tej tam coś było nagrane. Okej, pauza. Ok, zobaczymy co tu jest nagrane. Dobra, to tutaj na tej można coś tutaj nagrywać. Zapis, pauza. Ustawmy tak, żeby na liczniku coś było. Start. No i nagrywa. I właśnie nie ma odsłuchu. Aż dziwna sprawa, nie? No dobra, ale teraz cofnijmy, zobaczmy jak to nagrało. Fajnie nagrało. Czekajcie, jeszcze trochę cofniemy. To było nagrane. Zaraz będzie nagrywane. Pauza, stop. Rekord, pauza. No i tutaj co mamy mieć na wskazówce coś, nie? A, reklama leci, mamy. Pominę reklamę. Start nagrywania. No jest, tutaj jest, jest. Włączę dwa kanały. Nie wiem, czy to coś idzie właśnie, o to chodzi, że nic nie słychać. Idzie, ale bardzo po cichu. O, jest i głośno. Nawet nie wiem, co nagrywam. Dobra, przewinę to nagrywanie. Tutaj coś innego może pójdzie. O, teraz jest ok. Aż na czerwone wchodzi, trochę zmniejszę tutaj poziom nagrywania. No dobra, zobaczmy, co nagrało. No, coś nagrało, no. Dziwne, że ten wskaźnik tylko przy zapisie działa. Fajnie to nagrało. A to stare, nie? No dobra, nagrywek coś nagrywa, no.
ZK140. Pozdrawiam i do następnych filmów. Nie wiem, czy z Unitry, czy nie z Unitry, ale chyba z Unitry, bo będzie jeszcze jeden RMS 404 do poprawek.